aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Jesteśmy w tym czasie Wielkiego Postu. Przez wczoraj słuchaliśmy słowa Chrystusa, który zalecał nam post, modlitwę i jałmużnę. Dzisiaj słyszymy wyrzut, który czynią uczniowie Jana, czynią faryzeusze Chrystusowi, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą. Ale można by było powiedzieć wprost, dlaczego ty nie pościsz? Prawda? Bo to jest takie uderzenie w uczniów, ale nie wprost uderzenie w mistrza. Dlaczego ty nie pościsz? Nie pościsz ty, nie poszczą uczniowie. Jaki im przykład dajesz? Do czego ich wychowujesz? A my dobrze wiemy, bo pojutrze w niedzielę będziemy czytać tę Ewangelię o poście Chrystusa na pustyni, gdzie pości 40 dni niczego nie jedząc i niczego nie pijąc. Bardzo mocny post. I patrzy pytanie, które sobie możemy zadać. Jak to było, że tego nikt nie zauważył? Że dopiero później zostało to spisane. Dopiero potem zauważono to w szerszym gronie. Ci, którzy byli obok, uczniowie Jana, którzy puścili, nawet nie mieli o tym pojęcia. To jest to, co Chrystus uczył i do czego wzywał nas właśnie w Środę Popielcową. Tak poście, żeby pokazać Ojcu, a nie innym. Żeby Ojciec was w niebieski widział ten post, a nie inni. Bo jak będę was chwalić, to już odebraliście waszą nagrodę. I Chrystus w ten sposób pości. Nikt o tym nie wie. Post ukryty. Nam jest czasem trudno pościć, bo żyjemy w pewnym środowisku. Jeśli chcemy pościć, no to zobaczą to, nie wiem, domownicy. Ale pewną taką podpowiedź daje nam też to dzisiejsze pierwsze czytanie. Kiedy jest powiedziane o tym poście, prorok Izajasz do tego postu zachęca. I ciekawe, wiecie, że mówi, że ten post, który Pan Bóg wybiera, to jest to, że rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolność uwięzionych, wszelki jarzmo połamać, dać wolność drugiemu, zrobić dobry uczynek wobec niego. Myślę, że ten, który ten uczynek widzi i doświadcza tego uczynku, to nie ma pojęcia, że ten drugi pości. Nie to go uderza, że ten pości czy nie pości, tylko to, co on robi. Że to jest owoc postu, który ten drugi otrzymuje. I Chrystus też do takiego postu nas zachęca. Nie żeby inni widzieli, że poszczą, ale żeby było to dla nich jak gdyby zakryte, bo oni widzą coś o wiele większego. Że, nie wiem, coś we mnie pęka, że ja z tym mam jakąś dobroć, nie? Patrzcie, często zwłaszcza, nie mówię o poście, ale sam znam takie przypadki, kiedy ludzie pościli albo nie tyle pościli, co chcieli spaść na wadze i byli nieznośni dla innych. I że nerwowy w domu, w pracy, wszyscy widzą, on walczy o swoje zbędne kilogramy. I środowisko mówi, a weź już jedz, weź pal papierosy, ale bądź bardziej ludzki dla nas. Nie? Dlaczego my mamy nosić ciężar tych twoich pseudowyrzeczeń? Nie o taki post chodzi. Dobro przyjmujemy w sposób bardzo taki spontaniczny, naturalny, że tego nawet nie widać, bo ktoś ci zrobi coś złego, to od razu widzisz to i nosisz to w sobie przez parę dni. Ale jak ktoś zrobi coś dobrego, my przyjmujemy to naturalnie. Dlatego nam się wydaje, że świat jest tak zły, że jest samo zło. Dlatego, że jesteśmy wyczuleni na zło. To, że jest wiele dobra, to nam przemyka przed oczyma. Nawet tego nie zauważamy.
Dlatego to słowo przychodzi dzisiaj właśnie w tym kontekście i do nas, w kontekście rozpoczętego Wielkiego Postu. Jest ważne, żeby pościć. Jest ważne, żeby wchodzić w zmaganie. Najlepiej ukrywać to przed wszystkimi. Ale to, co jest dobre, żeby ci inni zauważyli, że coś we mnie się kruszy, że jestem bardziej miłosierny, że daję temu drugiemu wolność. Nie jestem takim żandarmem, który wszystkiego wymaga. Musisz taki być, musisz taka być, musisz to zrobić. Ugotowuj ten owoc postu. Żeby owoc był, trzeba, musi być ziarno. Samo z siebie to się nie weźmie. Też sobie pomyślimy, że chcemy być dobre i postanowimy, to jeszcze za mało. Post jest tą podpórką, jest tą pomocą, jest tym ziarnem, które oby wydało ten, może dla innych, niewidzialny owoc.